poprzednim odcinku. Chuck ma dzisiaj nocną zmianę. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Mamy całą noc dla siebie. Poprzedniego wieczoru przy Tululuka Street doszło do podwójnego zabójstwa. Dla dobra śledztwa policja nie podaje imion, lecz wiadomo, że są to młodzi, mężczyzna i kobieta. Za motyw zbrodni podejrzewa się konflikt miłosny. Sprawcy lub sprawców poszukuje policja. Ustaliliśmy w końcu, jak przekazywać sobie informacje skrycie. No wiesz, taki kod porozumiewania się, żeby inni nie wiedzieli, co mamy na myśli. Racja, to może się przydać, szczególnie po ostatniej akcji. Tak, dlatego uwalony zlewak, to znaczy, że trzeba uciekać. Dzisiaj za kółko. To tylko draśnięcie. To nazywasz draśnięciem? Wracając, wiesz, jak od teraz mówimy, aby oznaczyć kogoś do ostrzału? Jak? Sok pomarańczowy. Co? No literatem to ty nie dostaniesz. Mężczyzna ma wielokrotnych blizn na skórze. Ale tą najgorszą jest blizna na jego duszy. Gilbert Whitford wraz ze swoim młodszym kompanem Jackiem Dawsonem idą oddać haracz swojemu szefowi. Haracz splamiony krwią. Witajcie, panowie. Długo wam zeszło. Mam nadzieję, że macie tyle, na ile się umawialiśmy. Szefie, co do dolara? Potwierdzasz to, Gilbercie? Daję głowę, że jest tyle, na ile się umawialiśmy. W porządku. Witaj, kochanie. Kurde, skąd znam ten głos? Panowie, poznajcie moją żonę Sofię. Witaj, Sofio. Witaj, Gilbercie. Wiele o tobie słyszałam. Doprawdy? Mam nadzieję, że same dobre rzeczy. Można tak powiedzieć. A twój towarzysz nie raczy się przywitać? Chwilowo źle się czuję. Upały przegrzały mu głowę. Zajeżdżaliśmy do lombardu, bo musiał coś odsprzedać.
Panie, to jest ten koleś z Lombardu. Weź ten cholerny zegarek! Ale my nie skupujemy zegarków. To głos tej Flondry z Lombardu. Dziękuję panowie za dzisiaj. Dobra robota. Dzisiaj rzeczywiście jest strasznie gorąco. Dlatego zapraszam was do baru. Wsio na mój koszt. Nie będziemy zawracać głowy. Nalegam. No, skoro tak szef zaprasza. Jaka ulga. Było gorąco. Żeby to mi było ostatni raz. To ostatni, obiecuję. Napijmy się czegoś i jedziemy. Sok żurawinowy. Sok żurawinowy? Moja kobieta pije jego jak ma okres. Dostałeś okres? Zaraz dostaniesz z nosa. Jak chcesz wyjść stąd cały, to stór pysk. Wow, już spokojnie. Tylko żartuję. Módl się, żeby nie był to twój ostatni żart. W takim razie też poproszę sok żurawinowy. Dobrze, że już po wszystkim. W końcu będę mógł wyjechać z tego brudnego miasta. Dziwne. Wydawało mi się, że sok żurawinowy jest czerwony. Bo to nie jest sok żurawinowy, tylko kurwa sok pomarańczowy.